Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się kilka razy w tym semestrze. No niestety na zaistniałą sytuację musieliśmy przerwać zajęcia, ale panie cały czas wytrwale pracują. Tym efektem jest właśnie ta wystawa, którą będziecie państwo mieli możliwość oglądnięcia, wprawdzie online, ale wszystkie te rzeczy są jakby dorobkiem ostatniego roku. Co roku mieliśmy wystawę w Hortarze, ale też fizycznie można było ją wtedy oglądać, ale w tym roku właśnie zdecydowaliśmy, że będzie to wystawa online, ponieważ panie bardzo intensywnie pracują. No i tak jak wspomniałem, jest to dorobek ostatniego roku, te wszystkie prace, które oglądamy. Uczestniczą to właśnie większość panie. Z przyjemnością chodzimy na te zajęcia. No, obecnie pracujemy w domu. Wspaniale profesor Fleszar nas motywuje do rozwijania może nie tyle talentów, co zdolności może, albo przyjemności z tworzenia i wyszukania przyjemności w działaniu plastycznym. Zajęcia są zawieszone, ale panie cały czas sukcesywnie gdzieś w domu sobie pracują. No i jak tylko to troszkę się poluzuje, natychmiast przystąpimy do takich zajęć bezpośrednich, bo na nich panie się najwięcej uczą. Mamy już takie panie, które od wielu, wielu lat chodzą na te zajęcia. Mamy też panie, które dopiero zaczęły. Ten postęp jest, co widać w pracach. Panie są bardzo zaangażowane, także to jest wielka przyjemność pracowania z paniami, ponieważ dają bardzo dużą energię z siebie i zapał, z którego można brać tylko przykład. Na zajęciach głównie pracujemy nad różnymi ćwiczeniami, czy to nad kolorem, czy nad rysunkiem, nad pewnymi tajnikami plastycznymi, a te prace są tworzone w domu, ewentualnie na zajęciach uzupełniane, gdzie panie pokazują mi te prace, ja robię korekty, ale na zajęciach głównie mamy ćwiczenia, które pomagają później właśnie w takim podsumowaniu, jakim są właśnie te prace, które trafiają później na wystawę. Tematy są dowolne, te prace w części powstały na zajęciach, a w części panie pracują w domu, tworzą, przynoszą potem na korektę do profesora. W związku wtedy się dowiadujemy, co jest gorsze, co jest lepsze, gdzie, w którą stronę się rozwijać. Tematy znajdujemy same, a na zajęciach prowadzonych przez profesora mamy narzucone. Ostatnio był szkice, portrety i postaci w kontrapunkcie. Akurat ja łączę się z paniami, bo panie mają piętro niżej wystawę, a ja mam piętro wyżej wystawę. Także jakby tutaj jakby taka wspólnota artystyczna i chęć pokazania, wprawdzie ja jestem tym uczącym panie, ale to nie znaczy, że nie również też pokazuję swoje prace. I można je również oglądać. Wprawdzie można było je oglądać jeszcze fizycznie, no ale teraz również tylko online.